Witam Państwa. Jestem tutaj pod Ślężą. Akurat byłem zaproszony na, jakby gościnnie, na Harmonię Kosmosu. Jest to taki program takiej fundacji, która tutaj się zajmuje właśnie tymi sprawami. To jest co roku. Dobrze mówię? Tak. Dobrze. Czyli co, co roku jestem tutaj 14 pierwszy raz. 14 raz, tak? Dobrze. O, jestem tutaj pierwszy raz, ale tego to się już dzieje 14 razy, tak? No i tutaj jest ta impreza. Myśmy tutaj czekali, aż słońce nam po prostu przestanie smażyć. I chcemy tutaj pod tym szczytem Sobótki, znaczy to nie jest, to Ślęży. To jest masyw Ślęży, my jesteśmy w tym masywie Ślęży. I chcemy tutaj powiedzieć parę spraw, takich dość ciekawych. Ponieważ tutaj różne rzeczy dość ciekawe mówią, natomiast ja mam dość kontrowersyjne poglądy i stąd wszystkie tutaj dyskusje, które miałem, są oparte na takiej dość strasznej kontrowersji. Zresztą Państwo, które mnie już oglądają od jakiegoś czasu, wiedzą, że ja się zajmuję no stricte kontrowersjami. I one są na tyle mocne, że wzbudzają tyle emocji, że ciągle są filmy, ciągle są pytania i ciągle są dyskusje. Ale wszystko ma mieć swój jakby cel i sens. I dzisiejsza dyskusja również będzie nie tylko moim monologiem, ale będzie również odpowiedzią na pytania, które przedstawi nam... Wiecie kto? Mogę przedstawić? Proszę. Jak najbardziej. Wiecie co? Co ja tutaj mam? Ja tutaj mam taką wizytówkę. To jest pan Elizeusz Zdzisław Bartkowiak. Mi będzie zadawał tutaj pytania. Będziemy tutaj ćwiczył. No i mnie, no ale państwo tutaj mam też takie, które mnie też tutaj będzie też ćwiczyć. Doćwiczać. A ponieważ mnie zawsze w internecie wszyscy ćwiczą, no to nie ma sprawy, ja mogę skakać. Ale to nie chodzi o kociokwit. Tak, spokojnie. Akurat nie będzie takiego ćwiczenia. Nie, no, ale słuchajcie, ja zawsze jestem w stanie jakiejś takiej walki ideologicznej, wojny. To jest po prostu jakby w mojej naturze. Ale dzisiaj nie jest znak barana. Aha, dobra, w porządku. Dzisiaj jest na spokój. Dobra. I teraz tak, pan Bartkowiak nam zada, znaczy mi zada właśnie jakieś pytanie, sformułowanie, no i później przejdziemy do całej dyskusji. Prosimy. Co my, zwykli obywatele lub jak nas nazwać, ludzie, byty, ludzie. Żyjący na tej planecie, wobec tego wszystkiego, o czym pan mówi, wobec tego, że planeta, tą nazywają planetą więzienną, obrazuje to sformułowanie bardzo wiele. Co my właściwie mamy robić? W tej chwili. W tej chwili, w tych czasach, w tym życiu. Czyli tak. Różnie to można nazwać, czy odnieść się do jakby różnych aspektów tego, że jesteśmy w Polsce również. Aha, obojętnie gdzie żyjemy. Też. No właśnie. No i teraz tak. W tym szczególnym miejscu. W tym szczególnym miejscu, o tutaj koledzy mi mówią, że co my mamy robić w tym szczególnym miejscu albo zgodnie z tą wiedzą, którą posiadamy. Tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. W porządku. No i teraz trzeba teraz zacząć od takiego szczegółu. Pytanie, gdzie my żyjemy? I teraz odpowiedź na pytanie, gdzie żyjemy, da nam wizję i właściwe poczucie rzeczywistości, i z punktu widzenia tej rzeczywistości możemy odpowiedzieć, co mamy robić. Ja w swoich dociekaniach od 3 lat zajmowałem się tym, gdzie my tak naprawdę żyjemy, a to jest kolosalna różnica poglądowa, która zmienia sens tego, czego my się dowiadujemy i jak to przetwarzamy i jak to określamy. To znaczy, jeżeli żyjemy w środku kuli, to wśród niektórych może się powstać takie pytanie, że to jest jakby, jest to więzienie, bo jesteśmy zamknięci w kuli. Nie do końca, bo życie w kuli jakby z automatu powoduje, czy ta konstrukcja życia w kuli, mamy nad sobą następną kulę. Następną kulę, czyli jedna kula z otworami na biegunach, tymi wylotowymi, klepsydrzanymi, jest to Ziemia, czyli skorupa ziemska, średnio 2100 km plus minus w miejscu badań sejsmicznych z roku 83. To wtedy nam daje 2100 km i jest to konstrukcja metalowo-skalista, można tak nazwać, gdzie metalem, tym tak zwanym opasującym, to są pasy stali na zasadzie koszyka wiklinowego, dlatego to jest sprężyste.
I teraz tak, w środku, czyli nad naszymi głowami, znajduje się potężna kula, która to jest pewien ekran. Nazywa się szkłem nieba, opisane w Starym Testamencie. I teraz 100 km nad naszymi głowami są wyświetlane tak, słońce, księżyc, gwiazdy i to, co nazywamy planety. W Starym Testamencie jest opisane, że jest tylko prosty podział. Słońce, księżyc i gwiazdy. Nie ma pojęcia planet. I teraz mało tego, w środku jeszcze, w środku tej kuli znajduje się jądro wszechświata, czyli niebiosa, niebios starotestamentowe i jest to projektor gwiazd i to wszystko obraca się tak jak cykl dnia i nocy i tak dalej. Proszę? Chyba tak machasz. No, to koledzy. No i teraz tak. Czyli ta konstrukcja. I teraz najważniejsze, co być może w tym akurat poglądzie, to wiecie co jest? To, że w tym jądrze wszechświata mieszka Bóg. Ale dlaczego właśnie on tutaj, on się jakby tutaj wbija? Ponieważ, dlaczego on się akurat tutaj wbija, że to jest Bóg? Otóż tam on mieszka, zgodnie z tym poglądem, zgodnie z tymi zapisami historycznymi starożytnych ludów. Bóg mieszka w tym jądrze wszechświata, w tych niebiosach niebios. Inaczej mówiąc, według mitologii na przykład litewskiej, są to tak zwane, to jest tak zwany pałac Boga. I teraz tak, jeżeli mamy taką konstrukcję i na to mamy szereg dowodów, tutaj tylko wspomnę o dowodzie geodezyjnym z 1897 roku. Inne dowody to takie, że my sobie możemy to nawet optykę niebocentryczną tej rzeczywistości udowodnić na podstawie kamery optycznej. I takie różne szczegóły, które ja omawiam na kanale Królewska Telewizja, tam są niebocentryzm. Porozmawiajmy TV. Porozmawiajmy też tam, powiedzmy TV też było, po prostu był mój pierwszy wywiad. Natomiast jest to, ja to trwa już tak 3 lata i teraz tak, jak mamy taki pogląd, a więc musimy wziąć z punktu widzenia tego poglądu, ja to w tym momencie traktuję jako rzeczywistość, że jest ten Bóg, który ma ten pałac 3000 km nad naszymi głowami. I teraz, jeżeli on tam jest, jeżeli to jest tak, no to teraz jest automatycznie pytanie, co dalej? I to pytanie, co my mamy zrobić? No właśnie. Co my zrobić? A więc tutaj mamy taką jedną kwestię, a więc mamy kolejną księgę, która nam tłumaczy rzeczywistość. Jest to bardzo skomplikowana księga i ona się nazywa Księgą Apokalipsy z Nowego Testamentu. To jest, niektórzy mówią, że no, że to są jakieś tam pierdoły i tak dalej, i tak dalej. Są takie poglądy. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Ponieważ jest taki jeden szczegół, który tutaj wszystkich jakby no, niektórych zaskoczył, niektórzy nawet to oczekiwali. Ja oczywiście też to oczekiwałem. Chodzi o ten wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie? Czy takie wydarzenia mają na nas wpływ? One nam tylko pokazują strumień czasu, w którym my żyjemy. Czyli żyjemy w okresie tuż przed zagładą tak zwanej nierządnicy, która według apokalipsy znajduje się na pustyni i dojeżdża bestię szkarłatną o 7 głowach i 10 rogach. I czym się żywi, jakby funkcjonuje, że ona ma te lejce takie. Lejce i na mocy których trzyma te 7 głów tej bestii szkarłatnej. Jest to, można powiedzieć, to są te same grupy, tej samej jakby genotypu. Bestia jest to organ wykonawczy, natomiast iluminaci, jest ta wielka nierządnica, są to ci, którzy mają w swoim arsenale władzy banki. I wszystko trzyma się tutaj na sile banków. I w tym momencie, kiedy nam na przykład wyskakuje ta Unia Europejska, czyli wyjście, czy jest to pewna jakaś tam lawina, jakiś proces. I to jest to, co dzisiaj mamy 24, tak? Wczoraj było referendum, tak. Dzisiaj mamy 24. A więc siłą rzeczy dzisiejsza informacja już było topnięcie na giełdach i ona o czym świadczy?
te tąpnięcie na giełdach, bo to była decyzja finansowa, to nie była jakaś decyzja na zasadzie tam kaprysu i pseudopotrzeb, że ktoś sobie wychodzi z Unii. To była pewna decyzja finansowa, która spowodowała już tąpnięcia i będzie powodować dalsze implikacje. Otóż w systemie bankowym istnieje coś takiego jak dodruki kasy. I po co ja to teraz mówię, co my mamy robić, nie? Są dodruki kasy, ale więc jeżeli zrobić dodruki kasy, to na przykład w zeszłym roku trzeba w tym bilansie tych płatniczym kogoś oskubać, nie? Czyli komuś trzeba zabrać, żeby jako tako bilans był, ale żeby nie można było doprowadzić do jakiejś hiperinflacji. I w ten sposób, na przykład w zeszłym roku wyczyszczono emerytów japońskich. W tym roku, czy tam jeszcze wcześniej, to teraz emerytury w Europie Zachodniej poszły, nie? To słyszeliśmy takie coś, nie? A więc tutaj ci, którzy no, zajmują się różnymi informacjami, to po prostu dobrze o tym wie, ponieważ te informacje generalnie to są tak, gdzieś tam są, one tam gdzieś są, ale nie są eksponowane, bo od tego są mass media, żeby mówić pewne rzeczy, a przede wszystkim, że pewne nie mówić, nie? Jak to jest zasada. Nieważne, co mówią, tylko ważne, czego nie mówią. To jest żelazna zasada. I teraz tak, i teraz jakby w tym takim przeglądzie rzeczywistości, w przeglądzie tej rzeczywistości teraz pytanie, co mamy robić. My mamy patrzeć na to, co się dzieje. Otóż, jaki jest cel strategiczny? Tutaj na tej ziemię polskie, od cała historia dziejów, od wyjścia Polaków z Turcji, spod wieży, znaczy z południowo-zachodniej Turcji, tam gdzie osiadła Arka Noego, jeżeli on się tak nazywał, to mamy tutaj historię Starego Testamentu. Ci wszyscy, którzy tam mieszkali, Polacy, tylko się inaczej wtedy nazywali, oni się w historii nazywali Sarmaci, Polanie i tak dalej. Te wszystkie plemiona przewędrowały tutaj na teren Polski i tutaj nastąpił zwrot. Jedni poszli na zachód, drugi na wschód, aż do Japonii. I Nepal, prowincja chińska, Yunnan, tam wszędzie byli Polacy. Oczywiście byli też stamtąd wypierani, tak samo jak z Japonii i z prowincji Yunnan w Chinach, która była najpiękniejszą i nadal jest najpiękniejszą prowincją Chin. I teraz, co nam tutaj ta cała wiedza historyczna daje? Otóż czekamy właśnie na rozwój wypadków i to, co dzisiaj było jakby takim elementem wstrząsającym, już to słuchajcie, przez parę dni tutaj niektórzy sobie będą dawać w żyły pić kompot na podstawie tej informacji, w cudzysłowie oczywiście. Tak, tak, pan się od razu śmieje. Nie, nie, ja to symbolicznie mówię, tak bez przesady. Ale będą przeżywać, będą spekulacje i długo tego nie będzie. Natomiast jest to pożywka do następnych, żeby usunąć następne kraje, żeby się wypiąć z tego systemu Unii Europejskiej. Czyli ja tu już wpływam w politykę, ale zaraz my to się dowiemy, o co chodzi. Otóż to, co się zaczęło tu w Polsce, musi się tutaj w Polsce skończyć. A to głównie o co chodzi. Cały WIST polega na tym, że na tych terenach ma być tak zwane Międzymorze, które było już zaplanowane w 1914 roku. Miało się na to nazywać, no tak, Międzymorze, albo dzisiaj jest nowoczesna nazwa, Polin. Jest to państwo, Polacy tutaj będą mieszkać, ale będą dalej zarządzać i będą zarządzać inne genotypy, o, może tak powiedzieć, inne genotypy. I oni, ich zadaniem będzie zrobienie takiego państwa i wytarcie z mapy słowo Polska. To jest cel strategiczny. Moim zdaniem jest to utopia. Ale są takie dążenia i dam jeden przykład z historii, gdzie już to miało być, wiecie w którym roku? Wojna bolszewicka 1921, tak? Była taka. I słuchajcie, proszę zwrócić uwagę, jak ważna to była sprawa. Po 123 latach Polska zaczęła istnieć, bo tak był kraj nadwiślański przez 123 lata. I nagle, jeszcze się rewolucja październikowa nie skończyła. Denikin był na plecach bolszewików, czyli linii rodowej Nemroda. Zresztą, słuchajcie, wam zelinkuję, co to jest linia rodowa Nemroda, to już wszyscy będą wiedzieć. Czyli ta rosyjskojęzyczna linia rodowa Nemroda, mając nieskończoną rewolucję z Denikinem na plecach, co ona zrobiła? Ruszyła na Warszawę. Armia Tuchaczewskiego.
Dlaczego? Bo Polska miała nie istnieć. Ona powstała nagle w 18 roku, parę lat i ona miała przestać istnieć. I teraz to jest bardzo ważny szczegół taki tutaj historyczny, po to, żebyśmy to wiedzieli, o co chodzi. I teraz widzimy, jak ważne było wytarcie Polski z mapy świata. Po raz drugi. Teraz tutaj niestety II wojna światowa spowodowała takie coś, że oni byli zmuszeni, że nie mogli wrócić do zaborów. Raz, że Polaków było za dużo. 10 milionów Polaków wymordowano, zginęli na wojnie albo wymordowano w obozach. To się też ukrywa. I teraz po co były właśnie te mordy i tak dalej? Po to, żeby zmienić władzę tutaj w Polsce, która funkcjonowała przez komunę i ona funkcjonuje w chwili obecnej. I teraz tak, co się tutaj ma dziać? Właśnie to Polin, to państwo ma potem Międzymorze i to Międzymorze właśnie, to jest cel strategiczny, żeby tu był na przykład państwo, które też w Donbasie nazywali to po imieniu. To się nazywa Nowy Izrael. Oni nawet mówią. Naszym wrogiem nie są Ukraińcy, ci z Donbasu, tylko Nowy Izrael. I to właśnie on ma być właśnie z Ukrainy i z Polski. I teraz tak, żeby to państwo mogło funkcjonować, należy zlikwidować Unię Europejską. Obojętnie jak to się będzie działo. Czy będą kolejne państwa odchodzić z Unii Europejskiej, to jest nieistotna sprawa. Gdyby nawet nie można było wszystkich rozczłonkować i zlikwidować, to zawsze są ogromne rzesze uzbrojonych uchodźców tak zwanych. To już są praktycznie bojownikami, którzy dostaną broń do ręki. Zresztą w internecie wiedzą, że powiedzmy tam te transporty szły i idą nadal. Jakieś ciężarówki się tam wywalały powiedzmy z bronią i tam przyjeżdżało wojsko amerykańskie w Niemczech. Oni dostaną kałasze i jazda.